Cześć, tu Borg. I MFX. Retrogralnia. I witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. A dzisiaj polskie dzisiaj kino wielki science dzień, fiction. Wielki dzień w końcu. Wielki dzień polska twórczość science fiction dotarła na nasz kanał. I mógłbym nawet zaznaczyć, że chyba jedyna praktycznie oglądalna, oprócz jeszcze jednej komedii. Jedyne takie prawdziwe science fiction i co jest dosyć ważne, wręcz może nawet najważniejsze, jedyne poważne science fiction tak naprawdę tak. Polskie. Jedyne poważne. No dobra, okej, zdarzały się poważne science fiction, ale poważne, udane i trafiące w cel science fiction. W końcu mamy to, polskie science fiction. I jest to oczywiście test pilota Pirksa na motywach opowiadania Stanisława Lema. Który nie nazywa się test pilota Pirksa, bo to jest inne opowiadanie. Opowiadanie nazywa się Rozprawa, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tutaj musimy zaznaczyć, że jeśli ktoś boi się pilota Pirksa, bo mu kazali w podstawówce czytać opowiadania, to proszę się tym nie przejmować. Ten Pirks to jest kompletnie inna postać niż ta w opowiadaniu. To prawda, to jest inny zupełnie Pirks. Jest to film z roku 1978, produkcji polsko, wiadomo, radzieckiej, jak większość produkcji z tamtych czasów, które miały budżet. Zdarzały się koprodukcje przecież nerdowskie, były koprodukcje z Czechami, w koprodukcji Pankrex był z Czechami robiony i z Sowietami oczywiście też. Ale żeby mieć budżet, trzeba było zrobić film międzynarodowy, no bo inaczej byłoby to ciężkie. Plus są lepsze metody kontroli tego, co się dzieje w filmie, podejrzewam, dla strony sowieckiej. I z tego względu tytułowego pilota Pirksa, komandora Pirksa, imienia nie pamiętam, prawdę mówiąc. Czy on ma w ogóle? Nie wiem, w sumie był zawsze jego komandor Pirks. Pamiętam, że w tym opowiadaniu Pirks mówi, że on nawet nie lubi swojego nazwiska, nie lubi się przedstawiać swoim nazwiskiem, to brzmi jak X i w ogóle jest dziwne i ludzie często chyba nie rozumieją naprawdę za pierwszym razem, jak on się nazywa. Chyba musi to imię chyba padać, chociaż bo jest taki moment, że go przedstawiają, prawda, na jakimś spotkaniu, ale... Na pewno nie w filmie. Może nie. Jacyś lemiści za chwilę napiszą w tym. Jak ktoś uczonym lemistą i zna lore pilota Pirksa, tak, to może nie. Ale wracając do tego, co mówiłem, jako że jest to film zrobiony na koprodukcji polsko-radzieckiej, no to główny bohater jest grany przez rosyjskiego albo radzieckiego aktora o nazwisku... Siergiej Dysnicki. To jest dosyć, gdzieś czytałem, że to był dosyć kultowy aktor w którymś momencie. Ale my, jako Polacy, mamy ten film oczywiście zdubbingowany. Tak, także... i to jest wielkim szokiem dla wielu osób, bo ludzie oglądają ten film. Pamiętam, że ja ten film puszczałem, jak organizowaliśmy Polkon i tam był ten zrobiony taki blok polskiego science fiction i puszczałem to. I wielu ludzi było zszokowanych, ale wiecie, że Polaków to tam jest może dwóch czy trzech w obsadzie, a reszta to są generalnie Rosjanie i oglądali się właśnie film z dubbingiem i ludzie byli w ciężkim szoku, że tak brzmi, tak może brzmieć dubbing. A Polska robiła świetne dubbingi swojego czasu. I bardzo wiele rzeczy było dubbingowanych i to była wręcz norma, a nie wyjątek. Dopiero później przeszli na lektora. Tutaj naprawdę ten dubbing jest niezauważalny i no pewnie to też pomaga, że to jest dubbingowane z języka rosyjskiego podobnego, na polski, tak. więc jest o tyle dobrze, że praktycznie bardzo często się zgadzają po prostu usta. Tak, niektórzy aktorzy polscy na przykład grali po polsku, co tak, widać też, tak, więc, tak. Więc czasami bywało na pewno na planie, także grano w dwóch różnych językach. Ale w każdym razie największym plusem tego dubbingu jest brak tego manieryzmu. Z rodem z filmów animowanych. Tak, to niestety potem jak Polska przestała dubbingować filmy, dubbingowano już tylko filmy animowane, dlatego ci aktorzy, którzy dzisiaj robią dubbingi, bardzo często zaczynali po prostu w animacjach, a to jest kompletnie inny rodzaj aktorstwa. Na szczęście się poprawia. Uważam, że dubbing w Polsce naprawdę się poprawia. Może nie tak szybko, jakbym chciał, ale się poprawia. Zdarzają się filmy dobrze dubbingowane, ale filmy Disneya, nawet te poważne, to są po prostu... Wiesz co, to z rokiem Wyprawa do dżungli to jest takie nieźle dubbingowane. Moim zdaniem jest takie niezłe. Jak włączę sobie Disneya, sobie zobaczę jeszcze kawałeczek, uważam, że jest całkiem fajnie zrobione. W każdym razie, jeśli chodzi o dubbingi, to chyba nawet lepiej się dubbingowane są seriale w Polsce niż teraz filmy. Na Netflixie całkiem dobrze są dubbingowane do rzeczy. Ale wracając do naszego pilota Pirksa, także bohaterem... Chciałbym, żebyśmy zrobili to w ten sposób, że zrobili taki segment bezspoilerowy, bez a potem przejdziemy do fabuły. To jest jeden z niewielu filmów, który ktoś mógł naprawdę nie obejrzeć. No, tak, mógł na niego nie trafić, albo pytanie, jak go znajdzie teraz, ale to już inna rzecz. Jakby zostawiamy to waszemu tutaj ogarnięciu, tak jak sobie zdobędziecie Pirksa, a warto.
Tak, Pilot Pirx dzieje się w niedalekiej przyszłości lat 70., czyli takie neo-future. Retrofuturystyczna projekcji lat 70. na ileś tam 10 lat do przodu. Co nie jest wcale takim rzadkim przypadkiem w kinie tam z tamtych lat. Wręcz normą. Więc dzisiaj, tylko jeszcze tego nie widzimy. Nie widzimy tego jeszcze. I ten świat przyszłości niedalekiej z lat 70. jest zaskakująco, według mnie, dobrze zrobiony. Mhm. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten świat, to wygląda naprawdę fajnie. Widać, że był budżet, widać, że są kręcone rzeczy w różnych fajnych miejscach. Czasami widać ten taki faktyczny, no, nie dało się wykrzesać jakby więcej tutaj wyników z tej ilości pieniędzy, którą oni mieli takich. Ja sobie myślę, że jak sobie możesz mieć na myśli jakieś niektóre takie dekoracje, na przykład statek kosmiczny, które wyglądają tak trochę, może się rymierzy. Wyglądają, ale do tego nie mam pretensji. Ale ja ci powiem, że jakbyś tak sobie zobaczył, jak wyglądał Sojus na przykład, to jest... środka. Tak. To nie, niewiele się różni. Bardziej chodzi mi na przykład o początkową scenę, gdzie oni lecą i mają jakieś takie udawane reklamy Panamu i tam inne takie rzeczy. Bo to jest też właśnie przykład filmu polskiego, który dzieje się w jakimś nieokreślonym, takim uniwersalnym świecie międzynarodowym. Mhm. A tu jest kilka takich właśnie filmów w Polsce, które się dzieją. Pamiętasz ten film o tym dziecku, co by miało psychiczne moce? Cudowne dziecko, ale to była koprodukcja kanadyjska i ten film był do dystrybucji za granicą robiony. To jest troszkę inna rzecz i bywało tak, przypomnij sobie Wow z lat 90. Nadal tak robiono. To też była koprodukcja i też miała być międzynarodowa, dlatego nie używano takich właśnie jakby rzeczy typowych na przykład dla bloku wschodniego. To się dzieje w globalnym świecie. Ale tak naprawdę to się zaczynało już przecież w książkach. Książki też. Jeśli chciano zrobić coś, co się dzieje na Zachodzie, no to nie mówimy, teraz jesteśmy w Stanach na przykład, nie? Tylko budujemy świat tak, żebyśmy jesteśmy gdzieś tam za granicą na Zachodzie, ale nie mówimy gdzie. Tak. Plus dodatkowo tam jacyś w Pirksie na przykład też jest, że padają jacyś tam, coś wspomniano o osiągnięciach naukowców radzieckich na przykład. Padają, nie? Że Związek Radziecki się nie rozpadł. Nie, on nie istnieje. Tylko my po prostu jesteśmy w innym segmencie świata. To raczej nie jest spoiler, bo ta informacja jest podana na samym początku filmu, że całym problemem tego filmu jest pojawienie się produkcji prototypów androidów, które są nieodróżnialne od ludzi, którzy się nazywają nieliniowce. Nieliniowce skończeni. Nieliniowce skończeni. Ja powiedziałem. Wiem, ale szukałem w Google i tylko jeden wynik trafiło. Chyba Ludlema jeszcze oryginalnie. To raczej tego nie przerobili. Jest taka firma Cybertronics, która w jakimś tam zachodnim kraju montuje te androidy i to budzi wielkie jakby poruszenie społeczne, ponieważ ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę będzie. Może te androidy wyprą ludzi, może będą lepsze we wszystkim, może będą udawać ludzi, może kiedyś, nie wiem, dojdziemy do Blade Runnera. Związki zawodowe nie są zadowolone, bo nie wiadomo, co z pracą dla ludzi będzie. Pierwsze wdrożenia tych androidów, przynajmniej te, o których się dowiadujemy, będą na statkach kosmicznych, ponieważ jest to otoczenie niebezpieczne, wymagające bardzo dużej precyzji. Wymagające wysiłku fizycznego, niebezpieczne, więc tam Jak bym oglądał film, który się zaczyna podobnie? Jeszcze parę lat wcześniej. Tak jest. Tak, i w związku z tym agencja chyba UNESCO? UNESCO jest tutaj organizacją międzynarodową, która jakby zajmuje się dziedzictwem kulturowym i jakby z zachowaniem człowieczeństwa, przynajmniej tak to jest zaakcentowane w tym filmie, że oni tutaj skupiają się na zachowaniu człowieczeństwa, dlatego nie żaden ONZ, nie inne rzeczy, tylko UNESCO jest tą organizacją, która ma monitorować, jak naprawdę są wprowadzane te androidy i czym one tak naprawdę są. Tak, ma sprawdzić w ogóle etyczne. Czy one nie stanowią na przykład zagrożenia, jakie są etyczne dylematy i czy oni nie stanowią zagrożenia dla człowieczeństwa jako takiego. Bardzo fajnie jest to powiedziane. No i szukają jakiegoś człowieka, który jest na tyle prawy, człowieczy, prawy. Ponieważ te wszystkie agencje plus ci producenci, kilku jest producentów, tam jest chyba kilka firm, które jakby współprodukują te androidy. Tam Cybertronics i Atomic coś tam. Takie generyczne nazwy ze starego science fiction, które jakby chcą wspólnie przeprowadzić test. Wszystkie te firmy się zgadzają, że trzeba przeprowadzić test i firmy są bardzo pewne siebie, mówią, że teraz udowodnimy, że te androidy są lepsze od ludzi we wszystkim i w ogóle nie groźne dla człowieka.
A UNESCO mówi, dobrze, to my ze swej strony dostarczymy człowieka, który ten test przeprowadził. I mam tutaj kandydatów. I jest kilku kandydatów. Jest kilku kandydatów. Zawężony, prawdopodobnie było więcej, ale wiadomo. Tak, na końcu jest do wyboru dwóch kandydatów. Obaj są doskonałymi pilotami, obaj mają doskonałą opinię, tylko właśnie jeden z nich jest trochę bardziej związany, jakiś komandor, zapomniałem nazwiska, amerykański, jest trochę bardziej związany z tymi firmami, chyba dla nich latał, natomiast komandor Pirks jest uznawany za takiego sceptyka generalnie na świecie. Tak, i dodatkowo za człowieka krystalicznego. Też tak. To jest tak jakby, opowiadania Lema są, zakładają, że czytelnik jakby już zna Pirksa. Co więcej, te opowiadania i ten film też zakładają, że każdy na świecie zna Pirksa. Bo ile razy pada nazwisko Pirks, każdy wie, o co chodzi. Pirks jest jakąś super, nie wiem, super znaną postacią, przynajmniej w tym środowisku lotów kosmicznych. Wspominają, że panie Pirks, jest pan znany z tej akcji ratunkowej tam na Saturnie 4 czy coś i tutaj pokazał pan, jaki pan jest prawym, krystalicznie czystym człowiekiem, szlachetnym człowiekiem. Także my wiemy, że to jest człowiek, którego właśnie i te firmy też wiedzą, że to jest człowiek, którego wybranie jak gdyby daje stuprocentową pewność, że wynik, który on poda, do którego dojdzie, będzie uznawany przez ludzkość za niepodważalny, chociaż firmy tak naprawdę chciały tego drugiego. Chciały tego drugiego i jedna z tych firm jest taka szczególnie sceptyczna. Ten Cybertronic jest taki nastawiony dość optymistycznie do tego testu. Pewnie są z tego tam ci drudzy mówią, nawet on gdzieś wspomina w jakimś dialogu z tym, że przecież dobrze wiecie, że nasze rozwiązania mają wady. Tak, nie? Tak. Więc ten, dlaczego jesteście tacy pewni siebie? Trzeba było głosować na tego drugiego gościa, nie? Więc ten. Więc nie wszyscy są dobrze. Ten gościu generalnie w ciemnych okularach to jest generalnie, on jest zły. Bo jest złym Amerykaninem. A ten taki drugi, fajny, przeznie wyglądający ziomek jest w garniturku, to jest ten dobry, taki bardziej dobry duszy. Test ma się odbyć w kosmosie i test ma polegać na tym, że statek kosmiczny wykona lot na orbitę Saturna i w pobliżu pierścieni Saturna zainstaluje dwie sondy. Tam jest nawet wyjaśnione później, jak te sondy działają, że jedna sonda steruje drugą sondą, ale generalnie sondy są dwie i trzeba je tam umieścić. I pilot Pirks ma być kapitanem tej załogi. Kapitanem. I to chyba jest wszystko, co można powiedzieć spoilerowo. Tak, jeszcze można tylko napomknąć, że ten film, tak jak mówiliśmy, jest poważny pod każdym względem. To nie jest żadna komedia, tu nie ma żadnego mrugania okiem. Jest fabuła jest przeprowadzona od początku do końca na poważnie. Pojawiają się rzeczy, naprawdę w tym filmie, to mnie zaskoczyło, że pojawiają się rzeczy, które w innych filmach, typu właśnie Blade Runner i innych takich, dopiero zaczęły się pojawiać w kolejnej dekadzie. Tutaj mamy 78 rok, to już się pojawia. Te wszystkie rzeczy. U Lema było wcześniej, wiadomo, ale... To prawda, że ten film, wyprzedził te... On generalnie jest o tym, o czym jest później większość filmów cyberbankowych, czyli o tym, czym jest człowieczeństwo, a on to wyprzedza blisko ponad dekadę. Nie dekadę, 4-5 lat. Ten film dostał nagrodę na festiwalu filmu science fiction w Trieste we Włoszech. Drugim nominowanym był obcy Ridleya Scotta, do którego Pirks jest często porównywany, bo te korytarze niektóre wyglądają podobnie. Jest taka scena, w której oni przebiegają takie korytarze, gdzie są światła dookoła na takich pierścieniach. Wszyscy mówią, że to jest z obcego zerżnięte, nie? Obcy był jednocześnie w produkcji z pilotem Pirksem. Dodatkowo ktoś gdzieś twierdził, że w jakimś wywiadzie, że wie ze swoich źródeł, że Ridley Scott oglądał ten film i że mu się podobał. 3 lata później powstaje Łowca Androidów. Tak jest. Więc dobra, ale już kończąc wprowadzenie, jeśli ktoś nie oglądał tego filmu, to ten film naprawdę polecamy. Spoiler, ale polecamy. Tak, ten film i to jest ostatni moment, bo za chwilę będziemy spoilerować. Tak, także jeśli lubicie takie wysokie science fiction ambitne science fiction myśli, czy to, co mniej więcej opowiadaliśmy wam ostatnio o Star Treku The Motion Picture, no to będziecie zadowoleni. I przejdźmy chyba do na ulubionej części, czyli spoilerowania każdej sceny. Otóż, moi drodzy, ten pilot Pirks w ogóle to jest zły, bo oczywiście mu przerwali wakacyjki. To jest gościu... on jest zły. Myślę, że chcesz powiedzieć, że on jest zły jako postać. Nie jest zły. On jest wulkanem, to jest inna sprawa, ale... Tak, okej, o to ci chodzi, że on jest taki... On jest głęboko w jakimś spektrum. On kompletnie nie posiada uczuć. On twierdzi, że posiada uczuć. Wszyscy inni twierdzą, że jest szlachetny i prawy i taki człowiek po prostu, który rozumie człowieczeństwo. On nie rozumie samego siebie, mam wrażenie, w tym filmie. Albo inaczej, on może wie, czym jest człowieczeństwo, ale nie potrafi być człowiekiem, ale to jest trochę inna rzecz. Co nie znaczy? On jest po prostu, Michał, profesjonalistą. Tak, jest profesjonalistą, dokładnie, zawodowiec. W 100%, także w swoich kontaktach z przełożonymi, z załogą, praktycznie nigdy, jeśli nie wcale, nie wychodzi z roli jak gdyby takiej właśnie... jak to się mówi, urzędowej, więc nie wyraża swoich uczuć, chociaż
Chociaż w sumie robi niektóre rzeczy z jakichś tam powodów bardziej uczuciowych. Bo na początku, jak mówiłem, on jest zły, że po wyciągają go z wakacji. Wspina na jakimś Kaukazie czy gdzieś tam, tak, z swoim kolegą. Zadowolony, mówi, że o tutaj będziemy się spinać ze spółki na szczyt. Piękna pogoda. Zobaczymy, czy to jest prawda, że czasem w południe można gwiazdy zobaczyć na tych bardzo wysokich górach. Takie romantyczne jakby określenie. Ale tu nagle się okazuje, że w schronisku dzwonią, że tutaj u telefon, tutaj rozmowa międzynarodowa z nieokreślonego miasta, prawdopodobnie na zachodzie. Nie wiem, Michał, ale czy to jest taki... To jest tak często powtarzająca się sytuacja w filmach science fiction później, że komandora albo kapitana wzywają z wakacji. Zawsze tak jest. Tak jest w Star Treku. Tak jest w cholernym Mission Impossible przecież co chwilę. Zawsze tak jest. Nawet nie wiem, czy w samych górach czasami nie siedzą. Kto wie, może tak być. No dobra. Więc tutaj, ale oni, to był 78 rok, także można powiedzieć, że oni zaczynali, więc to dopiero później było wszystko skopiowane od pilota Pirksa. On też ma te klamry z tych jego wakacji, z tych jego gór i... To jest też jakby wprowadzenie, że ten Pirks jakby no ma tą taką ludzką stronę, nie? Że pokazać mu, to jest ostatni moment i później na końcu, że on ma jakiekolwiek uczucia. Zupełnie nie? Jak kurde, kerk w górach, tak? Tak, no, dokładnie to. Ale dostaje rozkaz, musi się zgłosić do jakiegoś tam ziomka w sprawie dostania oferty na tą pracę i... Tutaj zaczyna się takie kurde... Takie trochę podchody. Przeciąganie liny, podchody, tak. Bo ci kolesie nie chcą mu za bardzo powiedzieć, o co chodzi, zanim on nie podpisze... Tak, najpierw każą mu obiecać, że to, ta rozmowa zostanie tajna, nigdy nic nie zostanie ujawniona. Mówi, nie zgodzę się, dopóki mi pan nie powie, o co chodzi. No i tak mu trochę mówią, o co chodzi. Tak mu trochę mówią, o co chodzi. Tak. Najpierw mówią mu, że musimy wykonać rutynowy lot i pan będzie kapitanem. Chodzi o przetestowanie nowych rozwiązań. Pirks mówi, chodzi o jakiś nowy typ statku. Mówi, nie, raczej chodzi o nowy typ załogi. Tak. No i Pirks w tym momencie już jest jakby zaciekawiony, chociaż nie okazuje. Ale każe sobie powiedzieć, o co chodzi. No i wtedy ten przedstawiciel UNESCO mówi, że właśnie chodzi o te androidy, przedstawia tam całą w ogóle sytuację i mówi, czy to panu na razie wystarcza. Proszę zgłosić się w ciągu ostatnich dwóch dni, kolejnych dwóch dni, ale Pirks w tym momencie jeszcze nie jest przekonany. Wsiada więc do swojego super samochodu. Mustanga, którego nie wiadomo skąd wyciągnęli, Sowieci pewnie nie zarekierowali komuś. I jedzie sobie pojeździć po serpentynkach pięknych. Jedzie sobie bardzo bezpiecznie. Jezu, on w ogóle samochodem jeździć nie umie. Jeździ jak psychopata tym samochodem. Normalnie jak są takie sceny w science fiction, a są bardzo często, że ludzie jeżdżą samochodzikami. Mhm. Też Bond tak robił bez przerwy. To jest z kolei scena z Bonda, nie? W ogóle w tym momencie pomyślałem sobie, że to jest w ogóle Bond. Mhm. Bo w ogóle ten film też jest trochę jak Bond. Momentami, nie zawsze, ale tak. Ale w przeciwieństwie do Bonda, ten ziomek albo ten kierowca, którego zastępował, kompletnie nie potrafi tym samochodem jeździć. Lewo, prawo, coś tutaj, w ogóle masakra. Ale wtedy następuje zwrot akcji. Jedna właśnie z tych film nie jest zadowolona, że wybrano Pirksa. W związku z tym planuje... I generalnie trzeba cały ten eksperyment usiec, a przynajmniej wyeliminować Pirksa. I ten właśnie zły Amerykanin w okularach dzwonił do gościa, który wyglądał jak ten Kim Il-sung. Tak. W stroju siedział pośrodku pustego pokoju. To już jest totalnie zboda. Wiemy, co się kroi w następnej scenie. Gości siedział w tym momencie. Dobrze, numerze 5, likwidować. I numer 5 dzwoni do ziomka, który leci helikopterem. To jest też totalnie bondowskie. A on nie był sam tam na tym? Na tym mi się wydaje, że on był w tym helikopterze obok pilota. A może on był? I było dwóch i ma wyciąga takie faktycznie, bo to też urządzenie do zdalnego sterowania. W pustym pokoju dzwoni do ziomka w tym, w helikopterze. Uruchamia takie urządzenie zdalnego sterowania i gdzieś tam za zakrętu wyjeżdża taka bardzo stara ciężarowa Volvo, która jedzie tam tą samą ścieżką, co ten Mustang. Tak, i ona ma zajechać Pirksowi drogę, ale tutaj... Pirks jakimś cudem nagle dostaje ataku dobrego prowadzenia samochodu i jakiś cud się wyrabia. Mi się wydaje, że to właśnie, że on nie potrafi samochodem jeździć, ciągle się odbija, to powoduje, że ten kierowca tego samochodu nie potrafi go strącić. No bo gdyby tam wygodnie nie było takiej odnogi, to by spadł przecież w przepaść i jeżdżył i ten plan by się powiódł, tylko akurat gdyby to, wiesz, kilka sekund w jedną czy drugą stronę. Tak, na pobocze, którego tam generalnie powinno być, tylko... Tak, przejeżdża przez takie styropianowe stojące barierki. Najpierw lądował na poboczu, potem próbował uciekać, potem ta ciężarówka próbuje uciekać przed nim, goni, on rusza za nią, zgoni. Zaczyna w kolejnym super bezpiecznym manewrze na górskiej drodze, zaczyna wyprzedzać, zatrzymuje się tuż obok i w którymś momencie kierowca tej ciężarówki, a ściślej coś, co prowadzi ciężarówkę, odwraca się, on widzi jak taką jakby niedokończoną twarz androida. Tak, bez ust, taka dziwna. Tak, tylko z taką niewykończoną twarzą i w tym momencie on wpada w szok, hamuje, ciężarówka jedzie dalej, a potem detonuje się za zakrętem. Tak. Wygodnie nie pokazują wtedy wybuchające ciężarówki, tylko wybuchający pilot. Ładny wybuch jest. Wybuch jest ładny, tylko nie pokazuje ciężarówki. No i to jest jedyna ciężarówka, jaką mamy tutaj zachodnia.
Jest nam potrzebne jeszcze do 10 filmów. Zlikwidowanie Pirksa się nie udało. On wraca. Dodatkowo Pirks jeszcze bardziej się, znaczy przekonał się w tym momencie do pomysłu. No, znaczy, ale jeszcze. A potem jeszcze przekonał się do pomysłu na trochę, bo on potem jeszcze ma schizy. Ma schizy, ponieważ idzie sobie do centrum. To się dzieje we Francji, bo kręcone we Francji. Zamawia sobie piwko. Zamawia sobie w maku chyba piwko. Soczek czy cokolwiek to myślę, było. Albo piwko. To jest to piwo. Tam bierę było napisane pod spodem. Może to jest dziwne, bo to we Francji było kręcone, ale no dobra. Może to jest to piwo, o którym mówił gościu w Pulp Fiction, że leją w maku browary. Może być. Tak być, może tak być. Pije sobie to piwko, tak się rozgląda. Ale widzi w koło jakichś facetów w ciemnych okularach, którzy go śledzą niby, że coś tam ma takie schizy, więc idzie do. Widzi znowu właśnie tego kolesia bez twarzy, ale chyba mu się to wydaje. Tak mi się chyba, wydaje, że prawdopodobnie, chyba tak, ale jest taki mocno tutaj przejęty tym wszystkim, więc wyciąga tutaj monetę, idzie do automatu i dzwoni. Tu Pirks zgłasza się. I siara i wszystko jasne. Odkłada słuchawkę w ogóle, dzień, ale wiesz. Memory Find Pirks i wszystko jasne. Zgadza się. Więc i zgodził się na eksperyment. Zgodził się. I wtedy, tak jak wtedy rozmawiał z gościem z UNESCO, którego zawiózł z tym do jakiegoś parku swoim mustakiem, bo tego to zostawił i odjechał. To teraz rozmawia z przedstawicielem chyba tej firmy, niejakim McGeerem, który jest przedstawicielem Cybertronics. I tutaj się okazuje, że żeby zrobić tak zwany ślepy test, to nie cała załoga będzie androidami czy tymi nielinowcami skończonymi. Czemu skończone? A, może... No tak jak są automaty skończone, tak? W ty, faktycznie, masz rację. To jest do... I nielinowe, bo może myślą nieliniowo. No może tak. Ciekawe. Czyli są automatami skończonymi, ale potrafią nieliniowo podążać programem, tylko może tworzyć tym programem. Dobra. To okazuje się, że tam jest chyba tych ludzi, nie wiem... Może... Pilot, lekarz, drugi pilot, elektronik, cybertronik. I nukle coś tam. Nukleonik, tak. Nukleonik. W każdym razie nie wszyscy są tymi androidami, część jest ludźmi. Tak. I ten McGeer takim jest gościu z PR-u, bo on mówi, że tak, w ogóle powiedział, reprezentuje public relations. Jakby ktoś miał zrozumieć wtedy w 78 roku, on z PR-u. Co to znaczy public relations? Dzisiaj wiemy, ale wtedy... Ciekawe, nie? To się w Polsce pojawiło dopiero niedawno takie słowa jak public relations. No dokładnie, przecież kto wtedy wiedział. Ale dobra, on reprezentuje dział tutaj relacji. Może tam poszedł. Nie, może tak. I on mówi faktycznie, że on za dużo na technologii się nie zna, ale tutaj po prostu... Ale odpowie tutaj na podstawowe pytania. I generalnie tak jak powiedziałem, że jak powiedziałeś ty, że niektórzy z tej załogi są biologiczni, a niektórzy są androidami i dodatkowo nikt nie wie, kto jest kim. Poza tymi androidami, którzy mają zadanie to ukrywać. Tak, ale tylko jeden, znaczy androidy też nie wiedzą o sobie. Nikt nie wie, kto jest człowiekiem, ani nie jest. A z androidów każdy z nich, jeśli jest więcej niż jeden, on tego jakby nie mówi wprost, ale tak się może domyślić. Podejrzewamy, że więcej niż jeden, to też nie wiedzą, kto jeszcze jest androidem, poza tym mają zakazane przyznawanie się do tego, że są androidami. Wszyscy te androidy generalnie są też powiedziane, że oni są jak ludzie. Dodatkowo on się pyta, jak można rozpoznać, bo próbuje kombinować, jak rozpoznać takiego androida. Czy da się to stwierdzić jakoś, nie wiem, badaniem, czy lekarz mógłby to zrobić? Musiałby dokonać prześwietlenia. Tak, normalnie nie ma, ponieważ te androidy są nie wiadomo po co, ale są projektowane tak, żeby udawać ludzi. Tak, że posiadają, jak to mówi ten gościu, pozory krwi i serca. Tak, pozory krwi, pozory serca. Dopiero operacja albo prześwietlenie dałoby tutaj jakieś wnioski. Natomiast na statku nie będzie takiej aparatury sprytnie. Są jak ludzie w tym znaczeniu, że też mają jakieś zaprogramowane najprawdopodobniej wspomnienia, bo na wszystko odpowiadają jak gdyby takie prawdziwe. I w ogóle oni mówią, że te androidy w przeciwieństwie do tych właśnie z Blade Runnera właśnie są stworzone tak, by czuć się ludźmi. Nie do końca pojmuję, dlaczego firma zaprojektowała androidy, które mają udawać ludzi. Przed kim one mają udawać ludzi? Myślę, że dużo mniejszy opór byłby, gdyby nie udawały ludzi, ale z drugiej strony opór nadal byłby. Mam takie podejrzenie, ja wiem, że to jest taki już headcanon teraz, który sobie dopowiadam w głowie, jako taką teorię, ale podejrzewam, że oni próbowali, planują w przyszłości wprowadzać je do jakichś firm bez wiedzy innych pracowników. Że wprowadzą androidy do firmy, ale nikt inny nie będzie wiedział, że to są androidy, ponieważ byłby opór. Przecież jakieś maszyny są lepsze ode mnie we wszystkim, za chwilę mnie wyprą, nie zgadzam się. A poza tym, jak oni to nawet mówią, że nie chcą, by te androidy były właśnie bezpodstawnie jakoś oskarżane różne rzeczy. Tak mówią, bo to jest PR-owiec. Oni prawdopodobnie chcą je po prostu pod stołem wprowadzać wszędzie i w końcu sobie gdzieś tam pokryją zastąpić wszystkich ludzi. W każdym razie Pirksa wprowadzają tam jakiegoś takiego pokoju. W ogóle on tam jakimś... Kurde, w pałacu, zamku ta siedziba ma... To jest jakieś... nie wiem, czy to jest w Mosznej, czy gdzieś. Po prostu pałac jakiś, kurde, barokowy, nie wiem, co to jest. To jest w Mosznej. Ten zamek teraz wygląda trochę inaczej, bo jest odświeżony, ale generalnie polecam, wygląda to nie jak Hogwart przy okazji. No.
spotyka załogę i można zadawać im jakieś głupie pytania. Takie. Planuje jest... trochę ich tam obsztorcować, ponieważ generalnie Pirks nie ukrywa, że on tych nie jest lubi. Krytyczny. Nie, tych, nie, on nie. Uważa, że to są potwory, podłe maszyny, które chcą zniszczyć ludzkość i trzeba to wszystko usiec. Więc bierze jednego bogu duchu winnemu jakiegoś ziomka, który jest jego pierwszym pilotem i pyta się, a wierzy pan w Boga? O, to pytanie, które się kompletnie nie spodziewałem w radzieckim filmie. Zupełnie. W radziecko-polskim. Gdzieś czytałem, że po rosyjsku nie było Boga, tylko coś innego tak? było. O, tak mi się wydaje, że mam jakieś inne tłumaczenie. Interesujące. Ciekawe, co innego mogło tam być. No dobra. Coś tam o sztuczna inteligencja, nie wiadomo. W każdym razie on, ten ziomek taki zdziwiony, mówi, że to nie jest... To nie należy do moich obowiązków. Tak, no po co się pan pyta? Mówi pan, to się pan musi odpowiedzieć do jutra, bo inaczej pan tutaj nie pracuje. A drugiego się pyta jakąś inną kompletnie bzdurę w stylu... Ile wytrzyma rentgenów promieniowania? Mówi, że on tyle mniej więcej co przeciętny człowiek tak. i tam podaje wartość. Tak. A więcej? Myślę, że nie. No. To raczej nie. Raczej nie. No okej, to pan może wejść. Innego pyta, ile ma przylecionych godzin, no to pan też może. Nie wiem, czemu uczepić tego jednego. I uczepił jednego gościa, no nie wiem. Najbardziej amerykańsko wyglądał z nich wszystkich. Prawdopodobnie dlatego się jakoś czego uczepił. Ale w każdym razie... Kończy się to spotkanie, następnego dnia jest odlot, ten właśnie pierwszy pilot... Pilot też w międzyczasie chyba odbiera telefon gdzieś w jakiejś knajpie siedząc od tego właśnie... Odwrotnie, to ten w knajpie siedzi... W knajpie... Aha, on do niego dzwoni chyba, tak? Ktoś dzwoni do kogoś i... Nie, teraz nie, już wiem, ten pilot pierwszy siedzi w knajpie i dzwoni do niego Pirks. Może to jest być. W ogóle absurdalne, skąd wiedział, że tam jest, nie? Tak. Śledzi go tutaj cwanie. Tak, i on mu mówi, ten pilot, że na 99% Boga raczej nie ma, ale tam 1% zostaje niepewności. To jest taka typowa odpowiedź z filmu. PR-owska, no, można i tak, można tak, i tak. Tak. To później ten wątek jeszcze wróci na chwilę i też nie będzie to jakieś szczególnie świetne. No ale dobra, no zbierają się do odlotu. Śmieszne jest to, że oni tam sobie startują, potem są jakieś... Startują z jakiejś stacji kosmicznej. Generalnie statek wygląda, no jak wygląda, ale generalnie nie wymagam super zaawansowanego modelu. Nie wymagam Star Destroyera od trochę lepiej wyglądał Alien, ale tutaj to wygląda jak taki typowy radziecki statek, kurde. Tak jakbyś ludzki statek sobie wyobraził, to mniej więcej by to tak wyglądało. Pewnie tak. Są wajchy. Nie, większość rzeczy właśnie jest analogowa. Ale komputery też są, tylko na taśmach ładowane. Tak, ja chyba gada ten komputer, ale to później. No. Tak, jest taki trochę jest taka sztuczna inteligencja, która siedzi gdzieś tam. Mają takie coś, faktycznie. Ale... Maszyna cyfrowa, elektronowa, mózg elektronowy. Mózg elektronowy statku pewnie, tak. Ale na początku sobie startują, tam mają jakieś przeciążenie na początku, przygotowują się do startu. Też jest tak wiele takich rzeczy, które na pewno są ulema też, że tam fotele się kładą do startu, bo muszą być poziomo, żeby ich tam nie załatwiło przeciążenie. Tak. I tak dalej, więc sobie tam startują. Dziwne jest to, że generalnie jak jest briefing, to ten briefing to nie jest jakby problem pilota Pirksa, tylko ogólnie problem science fiction, że briefingi są dopiero już jak już są na orbicie na przykład, albo jak zaczynają lecieć, nie? To dopiero Pirks objaśnia, o co chodzi w całej misji, nie? I mówi o tych dwóch sondach, że pierwszą sondę trzeba umieścić tam w tym pierścieniu. W pierścieniu jest szczelina, to jest szczelina Cassiniego, czyli taka przerwa i nawet myślę, że to jest faktyczna szczelina, która istnieje. Tak, generalnie lecą nad pierścieniami Saturna, tam jest między nimi jakaś bardzo wąska szczelina. On mówi, że tam ma kilka tysięcy kilometrów, ale generalnie wszędzie jest pełno pyłu, więc to takie przejście to jest jakieś 150, coś takiego. No. Nie dużo. I będą dwie sondy, jedną sondę muszą wprowadzić do środka, ale będą sterowali drugą sondą, jak gdyby to druga jedną sonda jest takim jakby satelitą, która steruje tą pierwszą. Przekierują jak gdyby komendy z pierwszej do drugiej sondy i dzięki temu będą mogli zrobić bezpieczne odległości, bo z bliska byłoby to niebezpieczne. No generalnie misja jest taka standardowa, z tego co on mówi. Bo jedyne niebezpieczeństwo, czyli wejście w pobliżu tych pierścieni, nie dotyczy ich, bo... No generalnie jedyne, co mogliby tu skopać, to wejść w tę szczelinę, żeby wpaść tam gdzie ta sonda i to byłby jedyny problem. Pozostałe rzeczy są w miarę proste do zrobienia. Dziękuję, że tak powiem. Pokazuje, kto ma być pierwszy na wachcie. Idzie do swojego kapitańskiego pokoju i zaczyna rozmyślać, jak tutaj tych wszystkich androidów ponamierzać, bo Pirksowi nie chodzi o to, żeby misję wykonać albo stwierdzić, że to jest dobre na misji, tylko Pirksowi od początku chodzi o to tylko, żeby namierzyć tego androida i go usiec. Teraz zaczyna się taki... Ale zanim jeszcze tutaj Pirks będzie musiał stawić czoła tej podłej hydrze bezdusznych maszyn, będzie musiał stawić czoła potwornej hydrze donosicielstwa, ponieważ ustawia się do niego, do gabinetu kolejka ludzi, którzy... Każdy po kolei przychodzi podnosić. Praktycznie chyba wszyscy tam do... Nie, on może rozmawia z dwoma chyba. Trzymam się z dwoma załogi, trzeciego on podejrzewa i dlatego z nim rozmawia. Pierwszy przychodzi ten pilot,
Przede wszystkim przychodzi się wytłumaczyć z tego Boga. On mówi, że tutaj generalnie, panie kapitanie, to ja muszę się przyznać, że ja ogólnie to w tego Boga wierzę, bo takie miałem wychowanie od rodziców i tak mi wychowano, to ja w sumie to w tego Boga wierzę, ale wtedy nie mogłem mówić, był ten przełożony z firmy, był wtedy w pokoju, człowiek. Nie mogłem powiedzieć, a tutaj wiadomo, jak tutaj się traktuje wierzących Boga. Nie wiem, w ogóle to chyba faktycznie tylko na polski dubbing szło, bo nie widzę czegoś takiego w Związku Radzieckim. Mi się wydaje, że tam było to zastąpione jakimś właśnie AI w tym momencie. Gdzieś czytałem, jeszcze się może upewnię i napiszemy w napisach, czy tak było, czy nie było. On mówi, że właśnie dlatego tego nie powiedział, tam unikał odpowiedzi, ale generalnie to jest wierzący, chciałem panu powiedzieć. Jeszcze mam drugą rzecz, panie kapitanie, ale bo tak, wie pan, mój sąsiad, ten tam elektronik Cybertronik, to on sobie kupił Passata i skąd miał na to pieniążki, on na pewno jest Androidem. Ale tak już poważnie mówi, że mam podejrzenia i chcę panu się podzielić, ponieważ my ludzie musimy się trzymać razem. Tutaj solidarność komórek żywych i musimy się trzymać razem, więc tutaj ten elektronik, ja myślę, że on nie jest Androidem. Po pierwsze, on tak się nie rusza za bardzo. Tak, bo jak siedzi gdzieś, to się nie rusza. I dopiero jak sobie przypomni, że powinien się poruszać, to się niby trochę porusza. Fakt, że on czegoś zapomina, świadczy o jego człowieczeństwie, ale to już inna rzecz. Ale generalnie jak się nie rusza, to się nie rusza bardzo syntetycyjnie, a potem tam wykona jakieś parę ruchów i znowu się nie rusza. Generalnie potrafi zastygnąć. Tak, a generalnie wiadomo, że ludzie przecież nie mogą siedzieć bez ruchu. Tak, dodatkowo jeszcze, panie kapitanie, on wszystko je. Tak, znaczy to jest, to brzmi głupio, ale to jest fajny argument. Co mu się nie da, to nie, czy to kurde kiełbasę, szynkę, czy kurde chrzan, czy ten, a ludzie mają swoje jakieś preferencje, on tak, każdy coś lubi, czego nie lubi, on generalnie kompletnie nie zależy na tym, co je, po prostu je. A jeszcze jest chyba, ten drugi powiedział o tym badaniu, ten tylko kabluje na tego nukleonika, musiałem sprawdzić, co to kurde jest nukleonika tak naprawdę. Atomistę. No pewnie go się od napędu albo coś takiego. Tak. Że on tylko na niego kabluje i się żegna. I wtedy przychodzi drugi. Drugi gościu, panie kapitanie, chcę panu powiedzieć. Proszę bardzo. Ja jestem, nie, proszę panie. Kapitanie, ja jestem androidem. Ja jestem androidem. Muszę panu dokonać samokrytyki i powiedzieć panu, jestem androidem. A on mówi, a dlaczego pan tu przyszedł? A on mówi, no, z czystego egoizmu. Dopóki jest nas kilka na świecie, to jesteśmy po prostu wyjątkowi. Jesteśmy super traktowani, nikt nas nie zniszczy, bo jesteśmy strasznie drodzy i generalnie jesteśmy tacy, kurde, na wypasie. Tak. A jak zamienimy się w, kurde, w zwykły roboli, za chwilę będą nas wysyłać, żebyśmy tutaj wykopali na asteroidach rękami albo na wojnę jak Rutger Hauer. A ja nie chcę być na wojnie jak Rutger Hauer. Dokładnie. Chcę być tutaj celebrytą tutaj jeszcze może nam skrócą żywot do 5 lat. Tak, jeszcze zrobię tutaj ograniczenie. Tak. A dopóki jest nasz kilku, to jesteśmy po prostu wyjątkowi. I generalnie fajnie jest być wyjątkowym, w ogóle fajnie jest być niż nie być. Mhm. Mówi, a właśnie, a ten to jest mówi... taki troszkę tak jak pamiętasz, Johnny Five był w tym, w krótkim spięciu, tak, nie? Że on generalnie bycie jest fajne, chcemy być. Johnny Five jeszcze uznał, że bycie ogólnie jest fajne i każdy zasługuje, żeby być. On ten jakby troszkę tam nie wchodzi w te rewiry, ale generalnie on twierdzi, że egoizm jest tym, co mnie kieruje. Znam też ludzkie tutaj wartości, przestrzegam ich, chociaż one generalnie nie mają sensu, bo za chwilę cyfrowe życie wyprze naturalne życie wtedy wasze wartości będą nic nie warte. Jeszcze mówi, że ten się go pyta, Pirk, czy pan coś czuje, a on mówi, że generalnie mało czuje, ale na przykład jak raz poczułem od innego człowieka, kiedy się okazało, że jestem robotem. Bo on mu opowiada, że kiedyś jak przeprowadzał zabieg, operację, to tam ciachnęło go... Jakaś pielęgniarka skrzywą mu podała skalpel i wyszły mu tutaj gluty, te wszystkie technologiczne przewody i ta pielęgniarka zakrzyknęła jak ta laska na końcu Seks Misji. Tak wiesz, teatralnie wręcz. No, dokładnie, nie wiem. Jest taka super przyszłość, prędzej bym założył, że goś ma nie implant albo coś takiego, dokładnie. Ja bym założył, że ma sztuczną rękę, a nie, że dar, że to jest opcja. Jest to uproszczenie narracyjne, to prawda. Tak. Więc on generalnie też poczuł wtedy, że on nie jest przyjemnie być tak traktowanym, więc też ma tam lekkie uczucia, ale generalnie sobie po prostu istnieje, co jest mu na rękę, bo fajnie sobie istnieć. Więc warto, warto. Dlatego on też jakby uznał, że lepiej będzie, jak ten test wyjdzie nie pozytywnie. I Pirx zgłosi obiekcję i androidy nie zostaną wprowadzone. Nie będą seryjne, on sobie będzie spokojnie mógł dokończyć żywota bez żadnych problemów. Przychodzi tam jeszcze chyba jeden, już nie pamiętam który, i mówi, że on sam z siebie, oczywiście jest człowiekiem, i sam z siebie zrobił test, umieścił przy wejściu jakiś kawałek izotopu, który wyciągnął z silnika
i sprawdzał, czy ktoś się... Zareaguje na to. Ktoś zareaguje. I rzeczywiście, scenę wcześniej jest taka sytuacja, że jak wchodzą na statek, to jeden i żołnierz drugiego przepuszcza. Przepuścił bo, tak, bo zatrzymał się i go przepuścił. I to pewnie ten jest... Tak, jest androidem, bo spojrzał dokładnie tak. Na tą skrzynkę, w której ma, był Kitty. On ma ten zmysł atomowy. On ma zmysł atomowy, który wyczuwa promieniowanie. To pewnie on jest tym złym androidem. No, generalnie Pirx już jak kolejny wchodzi, to już to jak kolejni wchodzą, to już się pyta, pan co chce im powiedzieć. Bo już czuję, kto to znowu jest Andro? Pewnie ja. Kto to jest znowu? Kto jest Cylonem? Robi się taki właśnie ten, połączenie The Thinga, gdzie wszyscy podejrzewają wszystkich, z Battlestarem. Ja wprawdzie nie jestem jakimś fanem Battlestara i nawet nie oglądałem do końca tego serialu, ale wiem, że tam jest właśnie ta stara paranoja, kto jest tym, kto jest złym Cylonem, to jest tak samo, kto jest złym androidem. Są tam takie sceny, które mają zwiększać paranoję, ktoś tam przebiega, ktoś tak, się jest, skrada. Co chwilę są takie przebitki, jak właśnie osoba bez twarzy, znaczy twarzy, której nie widzimy. Jakiś taki cień osoby sylwetka. Coś uszkadza, coś tam wyrzewa. Uszkadza kawałek urządzenia, a potem idzie rozmawiać z komputerem. To jest akurat ważna scena. Tak. Ciekawe, że ten android jakby, bo już zakładamy, że to jest właśnie ten android, który chodzi po statku. Idzie do centrum. Nie ma własnej mocy przy głowie, żeby niektóre rzeczy uzyskać. No, ale to też jest podejrzane, że zabieg narracyjny, że ktoś to musi powiedzieć. On więc idzie on pyta do komputera i pyta go takim szeptem, żeby nie mówił, czyli to głos. Mówi, że ten... Jakie są możliwości awarii, znaczy tego, co byśmy myśleli? Katastrofy misji. Katastrofy misji. I komputer mówi, jedyną możliwością jest właśnie wejście w tą... Wejście w szczelinę. Taką możliwą, z wyjątkiem już takiego typowego błędu pilota, w którym zrobi coś głupiego. W trakcie misji jedynym błędem takim kardynalnym, który można by popełnić, to jest wejście w szczelinę. I wtedy są dwie możliwości, albo się roztrzaska, zawróci i znaczy zawrócić, ale to tego nie można wykonać, bo zginą wszyscy na... Wszyscy zginą, bo przeciążenie będzie tego ogromne, że zmiażdży. Jedną szansą jest przejście przez tą szczelinę, żeby ten statek jak gdyby uratować. On sobie chyba planuje właśnie to zrobić. On sobie planuje to zrobić. Jest jeszcze jedna scena, która jest jakaś kompletnie absurdalna. Tego nie rozumiem. To jest scena, kiedy właśnie ten pilot Pirx tłumaczy, co nie będą robić. Stoją wszyscy w kółku i nagle na podłogę spada kawałek jakiejś płytki elektronicznej. Spada w ogóle w dół. Nie wiadomo z kogo. Przecież z Androida nie wypadło. Tak. Jakiś niedorobiony ten Android. Ktoś to wsuwa pod but, schowa pod but. Nie wiadomo, kto to zrobił. Ale Pirx też, chociaż wiedział, że coś chyba spadło i że nawet ktoś coś schował, to nawet nie dopilnował, żeby zobaczyć kto. Kto ma pod butem schowany kawałek elektroniki. To jest jedna z tych scen, która jako jedyna chyba nie ma kompletnie żadnego sensu. O co tutaj chodziło? Mówię, no, przez chwilę myślałem, że co? To była taka wielka płytka, kurde. Kawał takiej elektroniki, taki lutowanej z takimi grubymi ścieżkami. Więc to nie mogło wypaść z androida, który był człowiekiem tak naprawdę. Ciężka elektronika. Podejrzewam, że wyciągnie to, nie wiem, z elektrolokomotywy albo z czegoś innego. Jest serio gruba lokomotywa. Nie wiadomo, o co chodzi. To jest jedyny moment, który jest kompletnie taki, zupełnie bez sensu. Mogli to wyciąć, ale może w tym momencie mnie brakowało... Może właśnie wycięto coś innego i teraz to nie ma sensu. Też może tak być. Może było tak, że ktoś tą płytkę wyciągnął skądś wcześniej, jakby uszkadzając statek. Ale w każdym razie w tym momencie jest taki... Może nie pokazano, że on tak właśnie uszkodził, bo ten właśnie uszkodził kawałek jakiejś hydrauliki, bo płyn zaczął wyciekać, więc może on właśnie to zrobił, że... Tą płytką może, nie pokazali tego. I jeszcze było pokazane chyba, że android coś manipulował przy samym komputerze lotu. Tak, ale to później chyba było wiadomo, kto jest, chyba pokazywali, że wyciągał oprogramowanie, tak już było wiadomo, kto to jest. W każdym razie wtedy dostaje pilot Pirx dostaje ten taki oświetlenie w kerku. Znaczy, że myśli bardzo ciężko. Znaczy, że myśli i spogląda, ale nie wie, kto to zrobił, więc mu się tam jak gdyby to nie udaje. Później są takie sytuacje, że na przykład idzie sobie i patrzy, że ten koleś coś niby miał nie ruszać. Rzeczywiście tak śpi i się nie rusza. Się w ogóle śpi, niż do niego podchodzi. Tak. A on chyba się ciup przewraca na drugi bok. Właśnie sprawdza, że oddycha, to się chyba przewraca. I on nie wie, czy on się przewrócił, bo go zobaczył, czy na po prostu ma jakąś schizę. Więc generalnie ma całą serię takich schiz i tam tak naprawdę się niewiele dzieje do momentu, w którym po prostu zaczynają tą misję wykonywać. Siadają sobie wszyscy tam w swojej centralce i pierwsza sonda jest wyciągana na zewnątrz statku na taką platformę startową. Jest tam sonda PAL, Sonda się odpala i wychodzi. Druga sonda przygotować.
I o, a druga sonda... Sonda pali, i nagle się okazuje, że się nie wysunęła. Została tak, tak chyba, skrzywiona jest. Ona już w trakcie odpalania, bo już się nagrzewają silniki. Tak. To jest ta druga sonda, która ma własne silniki, ale nie wysunęła się do końca. Jeśli ruszy, to albo tak. wytrąci ten statek, albo go spali, albo coś, albo eksploduje. Tak, Pil daje komendę, żeby tam tłokiem popchnąć, a ona, ten tłok też nie działa. Mhm. Że popycha, ale nic się nie dzieje. Zupełnie jakby ktoś wcześniej uszkodził hydraulikę i wyciekł z jakiejś płynnej. Tak, tak. I teraz jest taka akcja, że właśnie ten pierwszy oficer, czy drugi pilot krzyczy, że w takim razie trzeba rozbujać statek i rozkręcić go, wtedy siła środkowa odepchnie. Tak, że on statek wprowadzi w ciąg i wtedy siła go odepnie. I pilot Pierce chce w tym momencie podobnie krzyknąć, że zabraniam wykonania manewru, ale ponieważ pilot daje całą nadwór... Statek już dał po gazie i wszystkie tak. wgniotło przeciążenie fotel, nie krzyknął. I w tym momencie mamy przeskok akcji. Przeskok akcji do już sytuacji po locie. Nagle się okazuje, że jesteśmy już po locie, jesteśmy na sali sądowej czy na sali jakiejś komisji, która przesłuchuje świadków. I teraz świadkiem jest Pierce i ten pilot, który tam, z którym dyskutowali u boku. Ten dobry pilot. Ten dobry pilot. I dobry pilot mówi, że pilot Pierce wydał polecenie, żeby tego manewru nie wykonywać. A na to mówi, ale na taśmach nie ma nic nagrane, żeby on cokolwiek mówił. No bo on mówi, że nie ma tego w scenopisie, no bo Pierce nie zdążył powiedzieć, ale ewidentnie chciał powiedzieć, żeby tego nie żeby robił. Zakazać manewru, ale manewru. Potem wzrosło przeciążenie, już nie był w stanie powiedzieć nic. Żaden człowiek nie był w stanie nic wymówić przy przeciążeniu tam, nie wiem, tak. 8G czy ileś. Także ten pilot mówi, że rzeczywiście nie powiedział, ale miał taki zamiar, no to obrońca nad zamiarami, to sobie może pan ten... To jest oskarżyciel. Przy okazji tego oskarżyciela gra taki aktor i muzyk Edmund Fetting, którego głównie znają wszyscy z tego, że wykonywał piosenkę tytułową Cztery pancerze. Jezu, zapomnieliśmy o najważniejszej. O czym? O tej psychotaśmie. A, bo jeszcze jest psychotaśma. Tak, bo bo generalnie tuż przed tym zaczęciem tej misji na poważnie, to jeszcze ktoś mu podrzuca taśmę Pierce'owi i na tej taśmie jest jakaś taka psychodela nagrana. Tak, jest nagrana postać w hełmie, która nie widać co dzieje, ma zmieniony głos. Jakieś efekty cyfrowo, specjalne. Z jakimiś efektami niecyfrowymi. Jakimś efektem analogowym ma zmieniony głos i mówi, ty tutaj biologiczna istoto, zginiecie, ja jestem tutaj, będę górował, pokonam was wszystkich, nie jesteście nic warci, jestem androidem i zwyciężę. Tak, w ogóle tam to jakoś to udowodnię, jakoś tak android nie wiadomo dlaczego zaświrował, w ogóle o co mu chodzi, dlaczego tego Pierce'a chce w ogóle zabić. Znaczy jest taka... No widocznie z tego samego powodu co doktor, tylko kompletnie odwrotnie, że on właśnie chce, żeby androidy weszły. Tak, bardzo możliwe. Do produkcji. Może on uważa się za lepszego, bo jest pierwszym z tych androidów, może nie wiem, myśli, że będzie rzucił światem albo coś, może ma jakieś plany, nie wiesz tego. Tak, może już ma wszystko rozplanowane gdzieś w ruchu do przodu. Tutaj rozplanował. W każdym razie ten ziomek mówi, że on uważa, że ludzkość zginie i androidy będą rządziły i on was tu wszystkich załatwi, a ty Pierce jesteś taki głupi, bo jesteś człowiekiem, więc nie wykryjesz, kto jest androidem. Tak. Pierce się odwraca i zaczyna myśleć monologiem wewnętrznym, że jak można pokonać coś, co myśli i planuje perfekcyjnie. Coś, co jakby wykorzysta to, że ja mam uczucie. W jakiej sytuacji ludzka słabość okazałaby się siłą? Tak. Nie? Ludzka słabość mogłaby pokonać siłę tego androida. Android ode mnie jest silniejszy, mądrzejszy, szybszy, ma refleks, wytrzymuje przeciążenia. Tak, spoiler. Generalnie jest na wszechmiar lepszą istotą. Jak ja mogę go pokonać? O, jak ja mam przeklapane. Co jest takiego w moim społeczeństwie, co mogłoby go pokonać? Albo przynajmniej coś, na czym on mógłby się wysypać. To jest taki trochę klucz. Tak. Coś, co mogłoby wysypać jego plany. A wynika właśnie z człowieczeństwa. Tak. I potem jest ta akcja właśnie z tym startem, z tym rzuceniem. Znowu jest ta cała komisja. No i mówią generalnie, co się tam działo dalej. A działo się tam dalej, że po wejściu przez szczelinę, wchodzą przez szczelinę, że tak powiem, zaczynają już zwalniać z takiego zwykłego tempa. I no, zaczyna się to zapylenie robić, więc Pierce wydaje komendę strzelać do tych odłamków, które tam krążą wokół. I tam generalnie chyba wszyscy mówią, że co zrobiłeś idioto, czemu jesteśmy w tej szczelinie, teraz to nie wyjdziemy normalnie. Nie? Tak. Tam jest taka sytuacja, w której ten android już teraz wie, już teraz generalnie dla widza też jest jasne, który z nich jest tym złym androidem, który to wszystko zaplanował. Wie, że cokolwiek Pierce nie rozkaże, skończy się katastrofą. Nie? Tak. Próba wyjścia skończy się katastrofą, bo wszystkich zmiażdży przeciążenie. Próba przelotu skończy się katastrofą, bo albo się roztrzaskają, albo po prostu no, nikt nie będzie w stanie poza tym androidem przeprowadzić statku przez tę szczelinę. Nie? Więc jedyny manewr, który można by wykonać, to taki, że android ukończy tę misję sam, wszystkich innych zmiażdży i wtedy wszystkim udowodni, taki jest jego plan, że androidy są lepsze wszystkim. Bo patrzcie, wszyscy ludzie zginęli, ja ocalałem, jeszcze uratowałem statek i dokończyłem misję sam.
Więc jedyne, co może zrobić, to wykonać ten manewr, który zabije wszystkich ludzi, ten z bardzo ostrym zawrotem, z miarą przeciążeniem, a on wróci na ziemię. I taki jest jego plan i Pyrk w tym momencie też już widzi, że to jest jego plan. I teraz to, co musi zrobić Android, to jedyne, co podziąć taką wielką wahę, która jest bezpiecznikiem przeciążenia. Ponieważ statek ma zabezpieczenie, żeby nie przekraczać pewnych wartości, które by zabiły załogę. Ale też czeka na początku czeka na komendę Pirksa. Dokładnie, on czeka na komendę Pirksa i za chwilę jeszcze będziemy wiedzieli, co się dokładnie dzieje. Nie? Tak, on czeka na komendę Pirksa, bo jeśli Pirks wyda komendę, zawracamy, to dowolna komenda Pirksa doprowadzi do katastrofy załogi. On już w tym momencie mówi, kurczę, szachmat teraz, tak. Tutaj biologiczny, tutaj biologiczna poczwaro, zaraz zginiesz, twoi tutaj mięśni pobratymcy. A Pirks nic nie mówi. Pirks nic nie mówi i wtedy ten... I wtedy chyba wracamy znowu na salę sądową i wszyscy mówią, dlaczego kapitan nie wydał rozkazu? Kapitan miał wydać w tym momencie rozkaz. Kapitan tutaj to świadczy o jego niekompetencji, ponieważ powinien był wydać rozkaz. I w tym momencie wchodzi ktoś na salę i mówi, że tutaj mamy taśmę. Doktor wchodzi. Mamy tutaj taśmę, która została odczytana z czarnej skrzynki tego androida, który tam zginął. One nawet jeszcze tam mówią, że tutaj został zniszczony bardzo drogi android i kawał jakiegoś sprzętu elektronicznego, w który on wpadł chyba. I w tym momencie właśnie wchodzi ten lekarz z tą taśmą, którą właśnie odczytano. Świeżo nikt nie widział wcześniej tej taśmy. Nikt. I na tej taśmie nagrana jest po prostu z oczu, wizja z oczu i myśli jako słowa. Tak, log z myśli, zwerbalizowanych tak. Myśli tego androida. I okazuje się, że ten właśnie ten drugi pilot sobie siedzi i mówi, wydaj polecenie. Dowolne twoje polecenie doprowadzi do katastrofy i ciebie zwyciężę. Czemu nie wydajesz polecenia? Kurde, on coś wie, muszę sam zrobić. To. Jedyne, co mogę zrobić, to teraz, nieważne, wyłączam ten bezpiecznik. Wstaje, tak, odpina się pasami. Tak. Wstaje do tego, idzie do bezpiecznika i w tym momencie Pirks mówi gazu do tego swojego kumpla. Mówi, tak jest. Pilot pierwszy daje gaz, a ten android idzie powoli. Idzie do tego bezpiecznika, ale jako, że nie jest przypięty, to ma z tym problem. Mimo, że jest androidem, tak. Jest silniejszy od człowieka, to ma z tym już problem. Prawie łapie za bezpiecznik, ale niestety go przyspieszenie jakby pociąga. Chwyta się więc takiej barierki. I w tym momencie bardzo fajny widok z oczu, bardzo fajnie zrealizowana scena, w której widzimy właśnie wszystko z oczu tego, widać jak jego ręce się wyrywają, widać te dwa takie sterczące kable i on wylatuje gdzieś i wpada w taką elektronikę i nawet widzę taką dziurę w kształcie androida, w którą wpadł jakiś sprzęt. Tak. No i tutaj Pirks się tłumaczy, że właśnie on w tym momencie zrozumiał, że android się wysypał na tym, że nie mógł zrozumieć tego, że człowiek może mieć taką wadę, że czasami może go zaciąć, i po prostu nie wie, co zrobić. I ten moment, w którym Pirks się zaciął sam z siebie, po prostu zdurniał, nie wiedział, co ma zrobić, co jest wadą człowieka, spowodowało, że ten android się zdradził, tak, że że Pirks już wiedział, że to jest android. Dodatkowo pozbawił go głównego założenia jego planu, czyli tego, że padnie jakaś komenda. Tak. Bo właśnie ten android mówi jeszcze w myśli, że cokolwiek powiesz, to będzie, będzie nagrane na taśmie, że zrobiłem ja dobry android. Tak. Dokładnie to zakazał mi człowiek, więc jestem kryty. Tak naprawdę to, że ten statek przelatuje i przeżywa, to jest po prostu jakiś fuks chyba, co to jest dokładny fuks, bo ten drugi pilot był kompetentny, jeszcze ktoś tam strzelał do tych odłamków. Więc jakimś cudem się udało im wyjść z drugiej strony, co teoretycznie powinno być niemożliwe, bo też to było jedno z założeń tego planu. Tak, ale ewentualnie, jeśli nawet oni by przeszli i przeżyli, a on by nie poznał to z androidy, to po prostu by tak uznał, że androidy mu jak gdyby uratowały życie, tak? Bo wtedy byłoby wszystko w porządku. Androidy też uratowały statek, nawet jeśli oni mieliby ci przeżyli. Ewentualnie ten jeszcze pilot mógł później coś zrobić, prawda, żeby zabić tych ludzi. To jest tak nie do końca powiedziane, ale... Generalnie tutaj morał tego filmu i jakby ten cały zwrot akcji polega na tym, że jakby tutaj właśnie słabość człowieka jest siłą człowieka. Nie jest siłą, tylko jest jego słabością, której Android nie przewidział. Android nie przewidział słabości swojego adwersarza. Android nie przewidział, że jak już doprowadził do perfekcyjnego szacha z matem, to człowiek weźmie i wyrzuci planszę. Tak. No, albo mu się plancza sama zsunie z tego. Albo po prostu w stanie wyjdzie, albo nie wiem, cokolwiek, albo zacznie przeglądać telefon. Bo ja tutaj nic nie odpowiadam na twoje szachmaty. Tak. No i Pirksa oczyszczają, wychodzą z tej całej komisji, tam dziennikarze pytają się Pirksa, co tam, jak się pan czuje, oczyszczony z zarzutów, on tam mówi, że no comment i odchodzi właśnie... Jak pan się czuje? Nic nie czuję, bo nie mam uczuć, tak. Jestem pilot. I odchodzi właśnie do tego pierwszego pilota, czy lekarza. Lekarz. Mówisz, chcę podziękować temu lekarzowi za to, że dostarczył do wody na czas. Tak, temu lekarzowi, że bez ciebie stary by się nie udało, weź mą prawicę. Oto moja dłoń i się okazuje, że na tej prawicy ten lekarz ma taką tutaj bliznę. I to jest podejrzenie, że on rzeczywiście był tym androidem, czy się jest blizna po tym uszkodzeniu. Tak.
I jeszcze scenka, w której oni są w górach i nawet Pips mówi jakieś takie, że zastanawia się, ilu ich jeszcze jest i czy oni czasem gdzieś tu nie żyją pośród nas, czy gdzieś tam się nie ukrywają. Tak. Skoro on był w stanie tak perfekcyjnie się zakamuflować, to... Ale tak do końca nie wiadomo, czy doktor był tym androidem, bo może po prostu miał bliznę na ręku i tak opowiedział, tak sobie. Nie wiemy tego. Ja myślę, że u Lema byłoby to czytelniejsze. I jakby przeczytać to opowiadanie, to może byśmy wiedzieli, może to zrobimy. Nawet chciałem, ale nie było audiobooku, a nie miałem siły czytać. Turnian alfabetyzm to się nazywa. Słucham? Turnian alfabetyzm to się nazywa. Zarządzanie czasem, tak? Kulturę przyjmuję, robiąc inne rzeczy. Zamiast siedzieć w telewizji oglądać na przykład. Tak, i filmy. Film oglądać. Na internetach. No, generalnie film jest jak to film z lat 70. Tak samo jak w Star Treku, akcja zaczyna się po godzinie. No snuje się jak wszyscy diabli, to prawda, ale generalnie to, co ten film... W tym filmie jakby jest krytykowany za to, że Pirk jest jakby odwróceniem tego Pirksa z opowiada. Bo w opowiadaniach ponoć ten Pirks się zgadza na to, ponieważ jest bardzo ciekawy tych androidów. Że tak, bo... Tutaj Pirks jest nie tylko, że nie ma uczuć, sam jakby zachowuje się jak android. Pirks jest przygodowy, adventure science fiction przygodowy, a ten jest kurde stoicki. Jest stoicki i on od razu mówi, że ja tych androidów tu wszystkich wykryję i zaraz wam usiekę ten projekt, bo nie będziecie mi tu potworów produkować. Więc nienawidzę wszystkich, nienawidzę androidów. Życie tutaj mechaniczne. No on aż tak bardzo nie mówi, ale chociaż z drugiej strony ma cały czas właśnie. Generalnie to jest bardzo ciężko poznać, co ten człowiek myśli, co on czuje, bo on nie czuje prawie nic. Jest taki mega stoicki, chociaż parę razy zdradza właśnie te uczucia, jak temu lekarzowi chciał podziękować, jak coś ten, no coś tam, jak gdyby poza pracą, jak gdyby taki był całkiem uzacki. Dwa razy, jak go pokazali. No to dobrze, może widocznie jest ten, jest super spięty w robocie, może powinien zmienić robotę, na coś mniej stresująco, tak. Nie wiem. Ląduje w górach i sobie może iść na Giewont. Iść na Giewont albo na Kaukaz, czy jakkolwiek się nazywają tam góry. Tak, także jest to taki film, no kurczę, no tak jak... Przyjemnie się go ogląda. Ogląda się go naprawdę ciekawie. To, ja wiem, czy przyjemnie, to nie jest jakby kino, które ma być przyjemne, ale to chodzi, że no tak, ciekawie. Ogląda no. się go ciekawie. Jest dużo kwestii, które są poruszone w tym filmie, a w kinie jakby światowym, w cudzysłowie mówiąc, długo. Pojawiają się naprawdę dużo później. Tak, nie? Te kwestie człowieczeństwa, te kwestie, czy androida może odróżnić od człowieka, jak w Blade Runnerze. I czy jakby nie mogą androidzi na przykład istnieć gdzieś w utajeniu między nami, jak w The Thingu na przykład, gdzie potwór jakiś był jeden z nas, ale nie wiedzieliśmy kim. Także te wszystkie rzeczy naprawdę są dobre kilka lat przed całym światem. Wiadomo, że są w tym filmie jakieś takie naciągactwa, jakieś takie skróty myślowe, jakieś takie przekombinowane rzeczy, ale i tak jest tych głupot i tak jest trochę mniej niż według mnie niż w Blade Runnerze, bo chociażby u Lema w tych kurde pilocie Pirk się da się tego robota poznać fizycznie, tak? Jak się go poroślina, no tak. A nie, że magicznie nagle nie wiadomo. Nie odróżniamy magicznie na żadnym poziomie. Tak. Więc jest tych skrótów myślowych zdecydowanie mniej. Więc chyba warto sobie, kurde... Podoba mi się w tym filmie to, jak na przykład się zachowuje ten gościu PR-owiec. To jest po pierwsze fajnie zagrana rola. Fajny, tak, po drugie, on używa dokładnie tych samych wymówek, które dzisiaj się używa broniąc AI. No. Na przykład, że no, wprawdzie nie wiemy, wprawdzie te roboty są niedotestowane i nigdy nie sprawdzaliśmy, jak się zachowują w nietypowych sytuacjach, ale przecież człowieka też się nie przewidzi, jak się zachowa w innych sytuacjach. On jeszcze mówi... Wprawdzie nie wiemy, jak w zasadzie, jak działają algorytmy tych robotów, ale przecież ludzki mózg też nie jest poznany do końca. I mówi poza tym... Jeszcze jest ten taka świetna nagrania. To takie czarno-biała taszma, która leci z rzutnika, na której szef właśnie, czy jakiś tam inny gościu z tej korporacji mówi na jakimś wystąpieniu w ONZ-cie, że musimy wprowadzić te androidy, ponieważ one zwiększają bezpieczeństwo. To nieważne, że pozbawią ludzi pracy, to nieważne, że będą między nami istnieć zakamuflowani nie ludzie, ale tutaj popatrzcie, jakie są korzyści z bezpieczeństwa, że żaden człowiek nigdy nie zginie. Jeszcze mi się podobało, że jak ten Pirks powiedział, no to ja teraz tej załodze takie zgotuję, kurde, rzeź i na tej misji, że się przekonamy, kurde, kto jest lepszy. A ten PR-owiec na to, że no, pierwsi padną ludzie. To bez sensu. Pan tylko zrobi krzywdy ludziom, a nie androidom, bo androidy przecież wiadomo, że wytrzymają więcej. Więc ten PR-owiec całkiem sprytny. No ale nie udało się wprowadzić. Nie udało się wprowadzić. No to widocznie wprowadzą je potajemnie. Czyli plan, a wracamy do planu. A wprowadzamy ich potajemnie. Po trochu. Nie no, dobre kino, kurde. Takie, jak ktoś lubi kino właśnie końca lat 70., takie kurcze, powolniejsze myśli i w ogóle, no to się będzie dobrze bawił. Będzie zadowolony. Będzie zadowolony. Bardzo zadowolony. Poza, ten film. Tak, ten,
Poza tym mi się też właśnie podoba, że ten świat jest znowu taki spójny w miarę. To jest rzadko w tego typu filmach jest spójny świat, który ma sens, który jest sensowny, a tutaj jest to sensowny świat. Nie ma jakiejś takiej, kurde, strasznej dziury właśnie w tym świecie. Wszystko się wydaje spinać, tak szczerze. No są niektóre rzeczy z czapy, jak na przykład ta scena właśnie na tej drodze górskiej i tak dalej, która jest ukradziona z Bonda, ponieważ ktoś chciał mieć koniecznie taką scenę z Bonda. Ten film reżyserował taki reżyser Marek Piestrak. To jest reżyser bardzo kultowy w Polsce, ponieważ to był gościu, który próbował uskuteczniać wzorce kina zachodniego w Polsce. W Polsce on jest pamiętany głównie z takiego filmu Klątwa Doliny Węży, bardzo kultowego filmu będącą taką polską podróbką Indiana Jonesa, która też się dzieje w jakimś świecie, bo wszyscy tam mają zagraniczne nazwiska i tak dalej. Ale generalnie z tego jest znany i ten film jest niesłusznie bardzo nazywany najgorszym polskim filmem. Ja znam gorsze polskie filmy. Po drugie, ten film ma mnóstwo problemów i to jest jakby temat na oddzielny doktorat. Dlaczego ten film wygląda tak tandetnie, nie? Ja ten film uwielbiam i ten film też kiedyś zrobimy. I teraz proszę na wyścigi w komentarzach, kto bardziej będzie optował za zrobienie Klątwy Doliny Węży. Ja już optuję. Nie oglądałem tego. Miał Marek Piestrak. Marek Piestrak zrobił też taki Wilczyca, taki film. A, to tak, to też horror polski. Horror, tak, to jest taki pierwszy horror, który faktycznie jest horrorem, że nie jest filmem grozy, tak, tylko jest horrorem, właśnie wzorowanym na zachodnich wzorcach. Nawet chyba dwójka była. Były dwie części, powrót Wilczycy, dwójka jest podobno już kiepska. A to oglądałem, a tak byłem mały, to było straszne. Ale Marka Piestraka warto docenić, zwłaszcza, że jak widać po Piotrze Pipsie, on umiał robić dobre filmy. I to, że akurat jest filmem tandetnym, budżetu to zależy od bardzo wielu różnych czynników, między innymi na przykład od rozpadającego się Związku Radzieckiego. Więc mnóstwo różnych powodów, o których pewnie jeszcze pogadamy kiedyś. Marek Piestrak na pewno nie jest złym reżyserem i bardzo wielka szkoda, że nie robi nic później. To co, kończymy? Kończymy. Polecamy Pilota Pierksa, oglądajcie dobry film, dobry, ambitny film i jedyne w zasadzie takie science fiction polskiej produkcji. Pozdrawiamy Borg i MFX Retrogradnia.